W dzisiejszym odcinku znowu wracamy do tematu depresji i dzisiaj będę mówiła o takich trochę protypach, czyli metodach, które mogą wspomóc leczenie depresji. Oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie będę wam tutaj sprzedawać jakichś cudownych recept czy cudownych suplementów, które mogą jakby uleczyć was z depresji, bo depresja jest chorobą, którą należy leczyć. Natomiast czasami w ramach tej choroby pewna higiena i pewne Zmiany mogą spowodować, że po pierwsze, możemy się poczuć lepiej, albo czasami warto jest sprawdzić pewne rzeczy, na przykład, zanim wejdziemy na leki, albo zrobić je w trakcie terapii. Więc dzisiaj opowiadam Wam trochę o moich obserwacjach, ale też z perspektywy osoby, która cierpiała na zaburzenia nastroju, i od razu mówię: ja nie jestem lekarzem, natomiast mam tylko i wyłącznie swoje obserwacje, więc możecie zrobić z tą wiedzą cokolwiek chcecie. Zapraszam Was na odcinek. Cześć, ja się nazywam Agata i witam Was na moim kanale. To jest kanał, na którym ja otwarcie mówię o mojej depresji, o ADHD, o psychodelikach, o różnego rodzaju metodach leczenia, ale również o jakichś kwestiach związanych z samodoskonaleniem się, bo moje życie ostatnio uczy mnie bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy i postanowiłam się z tym z Wami dzielić. I jeżeli jesteście tutaj już na kanale jakiś czas, to wiecie, że cierpiałam na depresję. Wiecie, że wyleczyłam się z depresji w sposób niekonwencjonalny, ponieważ stosowałam do leczenia depresji psychodeliki, i jakby ostatecznie okazało się, że. Mogę żyć bez depresji. Oczywiście, słuchajcie, depresja to jest choroba. I jakby. Nie ma takiego magicznego lekarstwa. W większości przypadków po prostu, jak się ma depresję, trzeba iść do lekarza i trzeba ją leczyć. I ciężko jest, słuchajcie, czasami jakby wyjść z pewnych kwestii, bo wydaje nam się, że skoro już poszliśmy do lekarza, skoro już bierzemy leki, to wszystko powinno się dobrze poukładać. Natomiast bardzo często tak nie jest. I ja chciałabym wam dzisiaj zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które możecie wziąć pod uwagę i które mogą okazać się bardzo istotne i które mogą mieć wpływ w ogóle na Wasze zaburzenia nastroju. No oczywiście mówię, tak jak mówiłam na początku, nie będę Wam tutaj sprzedawać żadnych protipów pod tytułem tego, że możecie sobie z tym poradzić metodami naturalnymi. Pewnie są takie możliwości, natomiast jakby ja uważam, że depresja ogólnie jest chorobą, aczkolwiek jakby ja też chciałabym tutaj wrzucić swoje trzy, trzy grosze. Ja ja byłam u psychiatrów, byłam na terapii i ja wiem mniej więcej, jak w Polsce wygląda leczenie depresji. I bardzo często niestety z przykrością stwierdzam, że wystarczy, że pójdziemy do psychiatry i powiemy, że czujemy się bardzo źle, że jesteśmy smutni, że życie dla nas nie ma sensu i wyjdziemy na raczej 101% z receptą na antydepresanty. Ta diagnostyka, która jest przeprowadzana przez lekarzy, psychiatrów, Oczywiście, nie, nie u wszystkich, bo ja naprawdę znam takich, którzy robią e, dokładny wywiad psychiatryczny, ale u bardzo wielu psychiatrów ta diagnostyka ograniczona jest do zadania kilku pytań i wypisania recepty. Ostatnie moje doświadczenia z ADHD też pokazały mi, że tak naprawdę nikogo nie interesuje za bardzo, co z nami jest. I fajnie by było czasem, jeżeli mamy zaburzenia nastroju, jeżeli nam jest źle, przyjrzeć się, czy może te zaburzenia nastroju nie wynikają do końca. Za też z jakichś przyczyn, które leżą gdzieś indziej. A często jest śmiesznie, bo ja wiem mniej więcej, jak wygląda leczenie w Polsce i jak, jakie podejście mają lekarze. Bo często ci lekarze, jakby pierwszego kontaktu, w momencie, kiedy mówimy, że czujemy się źle, wysyłają nas do psychiatry. Psychiatry zapisują nam leki antydepresyjne i wszyscy są niby szczęśliwi, no ale czasami to, to nie działa. No dobra, opowiem Wam o moim pierwszym odkryciu i takim bardzo, o takiej bardzo istotnej rzeczy. I wydaje mi się, że fajnie by było jakby zwrócić na to uwagę. Ja wprawdzie to odkryłam. Już w momencie, kiedy wyleczyłam się z depresji, ale jednak mimo wszystko zauważyłam, jak to na mnie działa. I chodzi tutaj o dietę. I nie będę Wam oczywiście mówić tutaj o cudownej diecie leczącej depresję itd., tak dalej, tak dalej, ale chcę Wam powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy jakby uświadomiłam sobie, że mam problem z ADHD i że muszę sobie z tym poradzić, postanowiłam przejść na dietę ketogeniczną, która była dla mnie katorgą i mordęgą na samym początku, ponieważ przejście przez fazę adaptacji na diecie ketogenicznej jest po prostu masakryczne, przynajmniej dla mnie. Było trwało to bardzo długo i bardzo długo się adaptowałam, bo ja się adaptowałam około miesiąca, ale mimo wszystko uważam, że było warto, ponieważ to, co przyszło później i jak zaczęłam się czuć, to tak naprawdę obecnie czuję się dobrze psychicznie, tylko w momencie, kiedy jestem w ketozie. Ja, ja ostatnio, jak jesteście tutaj na kanale dłużej, to wiecie, e, miałam bardzo dużo zmian w życiu, przeprowadzałam się, robiłam jakieś różne rzeczy i oczywiście zaniechałam tej diety. I zaczęłam wpierdzielać cukier i zaczęłam wpierdzielać pszenicę. I powiem Wam, jakie miałam obserwacje. To takie, że po prostu zaczęłam mieć, bo zaczęłam mieć naj, najnormalniej w świecie huśtawki nastrojów. Zaczęłam mieć takie typowe, no jak to, jak to mawiają faceci, też objawy PMS-a. Zaczęłam się zachowywać dziwnie. No ogólnie jakby, no to nie było fajnie. Zaczęłam łapać doły, których w ogóle wcześniej nie miałam. I jakby no, zaczynam się zastanawiać w ogóle, czy to może dlatego, że mam taką bardzo dużą zmianę w moim życiu, że może się po prostu pewnych rzeczy boję, no bo rzeczywiście podjęłam pewne ryzyko, nie wiedziałam, jak to się skończy, etc., etc., etc. No i słuchajcie jakby w momencie, kiedy to w ogóle była śmieszna historia, ponieważ ja postanowiłam wrócić znowu do tej ketozy, a miałam jakieś też takie ciężkie tematy za sobą I, i był taki moment, kiedy jakby nie mogłam długo wejść w tą ketozę, bo tam ciągle mi coś tam szło i był taki moment, kiedy naprawdę poczułam, że w końcu jestem taka stabilna i że w końcu jest mi dobrze. Zmierzyłam sobie kotony we krwi i okazało się, że właśnie weszłam w pełną objawową ketozę. Słuchajcie, na mnie to tak działa. Ja nie twierdzę, że jestem lekarzem, ale też chcę Wam powiedzieć o, jedną, o jednej rzeczy. Ja weszłam w ketozę i w ogóle czułam się rewelacyjnie. Wszyscy nagle zaczęli mi mówić, że w ogóle zachowuję się inaczej, że w ogóle zachowuję się dużo lepiej. A jakby wokół mnie ludzie widzieli zmianę. A no i później było coś takiego, że już byłam w ketozie i jakby, jakby stosowałam się zasad tej diety ketogenicznej. Ktoś ze znajomych mi powiedział, że jest taki chleb ketogeniczny i można sobie go kupić w sklepie Pudka, on się nazywa Probody. Natomiast to nie jest, znaczy w tym chlebie jest pszenica, tylko jakiś tam coś tam, coś tam, no ale w każdym razie tym chlebie jest gluten, jest pszenica i tak dalej, no ale ja nigdy nie byłam wrażliwa na gluten ani na pszenicę. No ja powiedziałam sobie, dobra, no to wszystkim chodzi tak naprawdę o to, żeby być w katozie. No i co się okazało? Okazało się, że w momencie, kiedy zjadłam ten chleb, kiedy wprowadziłam do swojego organizmu pszenicę, poczułam się bardzo, bardzo źle. I poczułam się, słuchajcie, bardzo, bardzo źle na poziomie psychicznym. Oczywiście fizycznie też to odczułam, ale poczułam się bardzo źle psychicznie. Dlatego ja uważam, że na przykład dieta powinna być stałym elementem leczenia depresji, pomijając kwestie terapii, pomijając kwestie leczenia farmakologicznego. Ekologicznego. Ja w to nie wnikam, jak kto chce leczyć swoją depresję, ale dieta jest naprawdę bardzo, bardzo istotna. I powiem Wam, że naprawdę wydaje mi się, że gdybym dalej poszła tą drogą takiego wpierdzielania, tak jak mi teraz się włączył taki zawór po tej przeprowadzce, żarcia cukru, żarcia drożdżówek i ciast. To naprawdę zjechałabym gdzieś e, głęboko w czarną przepaść. Więc naprawdę przyjrzyjcie się swojej diecie i zobaczcie, co jecie. Oczywiście, wiecie, no, może się zdarzyć tak, że cierpicie na depresję, macie w ogóle zarobistą dietę i ta rada wam się nie przyda, ale może tylko mówię, tylko może, warto się temu przyjrzeć. Kolejna rzecz, na którą ja zwróciłam uwagę. To była kwestia poziomu witaminy D3. Ja o tym już mówiłam tutaj na kanale i powiem Wam, że tutaj jakby jest bardzo dużo złego też ze strony lekarzy, dlatego że oczywiście już zaczęło się mówić wyraźnie, że w Polsce my cierpimy wszyscy na olbrzymi niedobór witaminy D3 i 90% społeczeństwa ma niedobory, ale jednocześnie lekarze nie są w stanie prowadzić ludzi, którzy mają ten niedobór. Ja Wam powiem tak, że ja byłam u lekarza, Zrobiłam sobie badanie, bo właśnie najlepiej jest zweryfikować to w postaci badania. To badanie nie jest, dosyć, nie jest tanie, bo kosztuje chyba coś około 150 zł, ale jak ktoś ma jakieś tam, nie, miałam ja ubezpieczenie akurat, więc miałam to robione w ramach ubezpieczenia. No w każdym razie miałam bardzo, bardzo niski poziom witaminy D3. I lekarz zapisał mi witaminę D3, kazał mi przyjmować 2000 jednostek dziennie. I spotykam bardzo, bardzo wiele osób, które przyjmują 2000 jednostek dziennie, i mówią mówią, że się nadal źle czują, ale nie mają problemu z witaminą D3, ponieważ suplementują, ponieważ przyjmują te 2000 jednostek dziennie. I słuchajcie, to jest największy bullshit w ogóle tego wszystkiego, dlatego, że ja po suplementacji dwoma tysiącami jednostek dziennie, miałam praktycznie nieznaczny, nikły wzrost moich wyników badań. Dopiero w momencie, kiedy za rekomendacją powiedzmy tam innych lekarzy zaczęłam przyjmować około 20 tysięcy jednostek dziennie, tam było różnie, tam czasami 10 i robiłam to w okresie letnim, i to w okresie letnim, kiedy było dosyć dużo słońca, i kiedy, i kiedy chodziłam z odsłoniętą, dosyć mocno odsłoniętymi częściami ciała, yy, i brałam te 20 tysięcy jednostek dziennie. To okazało się, że po pierwsze zaczęłam czuć się lepiej, a po drugie, jak zrobiłam wyniki badań, to miałam wyniki badań już w normie, ale ciągle w tej niższej granicy normy. Ja już dokładnie w tej chwili nie pamiętam, ja miałam H30, a zalecane jest przez niektórych lekarzy, żeby mieć 50. Czyli teraz patrzcie, brałam 20 tysięcy jednostek dziennie. Latem, dodatkowo się gdzieś tam poopalałam, w związku z tym w moim organizmie naturalnie się wytworzyła witamina D3. I miałam witaminę D3 na wynikach w normie, ale w dolnej granicy normy. Więc naprawdę, jeżeli suplementujecie witaminę D3, bo dużo się o tym mówi, ale jeżeli nie badacie tego poziomu regularnie i jeżeli bierzecie jej zbyt mało, to prawdopodobnie po prostu możecie mieć ciągle taki trochę efekt, że, że no, będziecie mieli zafałszowane myślenie, że dbacie o ten poziom witaminy D3, a w rzeczywistości ciągle macie ten poziom witaminy D3 zbyt niski. No i to może mieć wpływ bardzo mocny na wasze samopoczucie. Ja wam powiem jedną rzecz, że jak ja kiedyś miałam bardzo złe wyniki poziomu witaminy D3, to po dwóch tygodniach takiej dużej, poważnej suplementacji poczułam się tak jakbym była po dwutygodniowym urlopie. Więc naprawdę to, ta witamina D3 ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna moim zdaniem i którą ja odkryłam już kilka lat temu i która dla bardzo wielu osób też jest trudna, to jest to, że my żyjemy w takiej szerokości geograficznej, gdzie w rzeczywistości mamy dosyć mało światła w ciągu dnia i w ogóle mamy mało światła. Dlatego też mamy niedobory witaminy D3 bardzo często, ale jakby to jest też tak, że tego światła jest dosyć mało, bo jest ten okres letni, kiedy rzeczywiście czujemy się bardzo często lepiej. Ja na przykład w okresie letnim czuję się rewelacyjnie, natomiast gdy przychodzi jesień, zima, a później tam trochę tej wiosny, no to zaczyna się taki moment, kiedy bardzo dużo ludzi cierpi na ten, na ten obniżony nastrój, nie wiadomo skąd się to bierze. I słuchajcie, to jest też tak, że my jako ludzie jesteśmy istotami światłoczułymi. Jeżeli reagujecie na światło, jeżeli macie problem w bardziej, na przykład jeżeli nasila się wam depresja w okresie jesienno-zimowym, jeżeli latem czujecie się lepiej, to to oznacza, że prawdopodobnie jesteście osobami czułymi na światło. Jest bardzo dużo ludzi, którzy tak naprawdę są wrażliwi na brak światła, ja jestem taką osobą i wiem, że taka jestem i wiem, że taki jest. Więc słuchajcie, jeżeli macie, jeżeli macie, że tak powiem, taką reakcję na brak światła, to polecam Wam, Lampy antydepresyjne. Ale lampy antydepresyjne mają ten problem, że są dosyć drogie, i taka porządna lampa antydepresyjna kosztuje około chyba 1000 zł, taka najtańsza. W związku z tym jest to dosyć spory wydatek i ja znalazłam e, fajne rozwiązanie za ułamek tej kwoty i od lat kupuję sobie. No teraz to akurat nie muszę, bo mam oświetlenie e, studyjne, więc też mogę się tym oświetleniem trochę czasami podoświetlać, ale ja kupowałam sobie od lat żarówki fotograficzne, takie wielkie żarówki fotograficzne, które dają, które imitują światło dzienne. To jest bodajże 5,5 tysiąca kelwinów, i wkręcałam te żarówki, tą, taką żarówkę, taka żarówka kosztuje coś chyba około 50-60 zł, taka świetlówka ona energooszczędna, tak tylko, że ona ma bardzo silne światło. I wkręcałam sobie taką żarówkę do którejś z lamp, przy której siedziałam przez ileś tam czasu dziennie i słuchajcie, różnica była olbrzymia, po prostu doświetlałam swoje ciało. Światłem i moje ciało zdecydowanie dużo lepiej reagowało, dużo łatwiej było mi pracować, dużo łatwiej było mi się skoncentrować, co w moim przypadku jest dosyć trudne, bo mam ADHD, więc ja Wam bardzo mocno polecam zainwestowanie niewielkiej ilości pieniędzy i spróbowanie doświetlania się tak. W Ciągu dnia albo na przykład wieczorem, w szczególności, że wiecie, teraz, ja w ogóle nie wiem, ale chyba będzie ta zmiana czasu, więc po tej zmianie czasu o godzinie 17 będzie już ciemno, więc fajnie sobie wtedy taką lampę włączyć i się trochę podoświetlać tym takim naturalnym światłem. Jak ktoś woli, można też kupić żarówkę o takim zabarwieniu bardziej ciepłym takim bardziej imitującym światło słoneczne. Na mnie działały te żarówki 5.500 bardzo dobrze. Natomiast chcę was tylko przestrzec przed jedną rzeczą, bo ja na początku jak zaczęłam stosować te żarówki i wkręcałam sobie je w miejscu, gdzie normalnie pracuję, i na przykład potrafiłam usiąść do pracy wieczorem, jakimś tam późniejszym wieczorem, to moje ciało nagle przestało mieć ten taki naturalny przynajmniej, no, znaczy na początku tak się wydarzyło, przestało mieć ten taki naturalne poczucie, że jest Późno bardzo i kiedyś się złapałam, że pracowałam chyba drugi czy do trzeciej nad ranem. W ogóle nie czując, że jest już noc i że jest późno. Moje ciało w ogóle nie odnotowało tego faktu, przez to, że właśnie było przez cały czas doświetlone e, tym e, światłem dziennym, więc radzę się Wam naprawdę przyjrzeć tej metodzie. U mnie się sprawdza jak złoto. E, ja oczywiście tak jak się teraz śmieję, mówię, mam jeszcze dodatkowo lampy studyjne, więc się mogę podoświetlać. E, te moje lampy to w ogóle mają e, w tej chwili regulowaną. E, regulowaną ciepłotę i tak dalej, więc mogę się doświetlać na wszelkie sposoby. No ale takim domowym, najlepszym sposobem jest właśnie zakup takiej żarówki. No chyba, że stać Was na wydatek taki spory i zakupienie lampy LEDowej która będzie spełniać funkcję lampy antydepresyjnej. Ja bardzo polecam. Można też kupić panele LEDowe Tanie na przykład, tanie na AliExpress, które też mogą spełniać funkcję takiego doświetlania. Kto co woli. Ja, ja naj, 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 najtańsze są te żarówki, na pewno. No i ostatnia rzecz, o której w sumie ciężko jest mi mówić, bo ja nie jestem lekarzem, ale to są też jakieś moje obserwacje i obserwacje kilku moich znajomych. To są kwestie, słuchajcie, związane z tarczycą. I tutaj naprawdę jest trochę taka, no nie wiem nie chcę też głosić jakiejś herezji bez sensu i nie chcę opowiadać jakichś drdymałów, bo wiem, że bardzo wielu endokrynologów nie zgadza się z tymi sądami i uważa, że to jest po prostu idiotyzm i że to nie ma żadnego wpływu. Ale rzeczywiście słuchajcie, tak jest, przynajmniej ja tak odkryłam i rozmawiałam z kilkoma osobami, że endokrynolodzy bardzo często przy badaniu jakby możliwości działania tarczycy skupiają się na wskaźniku, jaki jest TSH. I bardzo często w momencie, kiedy te, TSH jest w normie, uważają, że takiego leczenia pacjent nie potrzebuje, że tarczyca sobie radzi. Natomiast ja zauważyłam, że jeżeli na przykład mam problemy z poziomami FT3 czy FT4, to często jest tak, że się po prostu w, tym, w tej sytuacji źle czuję. Ja mam w tej chwili troszeczkę inny problem z tarczycą, więc jakby miałam suplementowane hormony tarczycy i rzeczywiście miałam regulowane te poziomy FT3 i FT4 przez moją endokrynolog, która ma trochę inne podejście do tego wszystkiego i rzeczywiście odnotowałam różnicę, że w momencie kiedy miałam wyniki badań takie, które bym uznawała za złe, czyli pomimo dobrego TSH miałam rozjechane te wskaźniki, to czułam się gorzej. Natomiast w momencie kiedy to się naprawiało, już teraz od bardzo długiego czasu mam bardzo, bardzo dobre wyniki tarczycy, więc jakby nie mogę na to narzekać. I rzeczywiście czuję się dobrze. Natomiast jakby też zauważyłam, że bardzo istotne jest przebadanie tej tarczycy, i kiedyś, gdy miałam z tym problem, i pamiętam, że bardzo mocno ignorowali mnie wszyscy endokrynolodzy, którzy. Nie wiem dlaczego, mieli jakieś takie przekonanie, że kobiety przychodzą po hormony tarczycy po to, żeby się odchudzać albo żeby wywoływać u siebie nadczynność tarczycy jakoś w sposób taki. Ja pamiętam, że miałam takie okresy, kiedy ja bardzo źle funkcjonowałam. Pamiętam, że moja koleżanka przysłała mi takie suplementy ze Stanów. One się nazywały Thyroid Energy, i one miały w składzie tyrozynę. I tam jeszcze jakieś inne elementy. Je chyba w tej chwili można w Polsce kupić, i pamiętam, że potem się czułam bardzo, bardzo dobrze. Później trafiłam do mojej pani endokrynolog, która zaczęła mnie prowadzić zupełnie inaczej i też zaczęła mi polecać pewne suplementy, też kazała mi wprowadzać pewne rzeczy, i już w sumie teraz od długiego czasu mam uregulowane wyniki i czuję się bardzo dobrze. Ale mam, no nie wiem, to jest jakby takie trochę daleko idące, oczywiście, sądy, ale mam wrażenie, że jest bardzo dużo osób, które ma niestety zaburzenia pracy tej tarczycy i one mają wpływ na to. I wydaje mi się, że to chyba nie wszystko rozbija się tylko i wyłącznie o to TSH. Słuchajcie, oczywiście, ja lekarzem nie jestem. Nie będę tutaj opowiadać jakichś takich pierdów, ale uważam, że fajnie jest się przebadać, mimo wszystko. Poza tym. Hmm, ja w ogóle znam takie przypadki moich znajomych, które na przykład były chore w ogóle na niedoczynność tarczycy, po prostu tarczyca nie dawała rady, natomiast miały bardzo duże zaburzenia nastroju, ale nie zostały skierowane przez e, psychiatrę do zbadania tego wszystkiego, tylko dostały leki antydepresyjne i czuły się później bardzo źle i dopiero na jakichś tam badaniach takich okresowych wychodziło, że w rzeczywistości mają i to mocną niedoczynność tarczycy i mówiły, że rzeczywiście poprawiło im się bardzo mocno samopoczucie, kiedy dostały tą e, terapię hormonalną, tak? W, która jest potrzebna w przypadku niedoczynności tarczycy. Więc ja tylko przestrzegam, żeby zweryfikować te rzeczy, że depresja oczywiście jest chorobą i depresja oczywiście powinna być leczona i nie powinna być w żaden sposób bagatelizowana i nie ma jakichś magicznych pigułek naturalnych i ani joga, ani sport, ani wzięcie pieska ze schroniska nie naprawi tego. Natomiast medycznie są pewne rzeczy, które warto wypróbować i które mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie, i powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o dietę, czy kwestie doświetlania, czy też witaminy D3, czy nawet kwestie tarczycy, to są gdzieś e, takie rzeczy, o których ja mówiłam, które mają gdzieś potwierdzenie w badaniach naukowych, że one mogą mieć wpływ na nasze zaburzenia nastroju. Więc chciałam się dzisiaj z Wami z tym podzielić, może coś z tego weźmiecie dla siebie. Ja ciekawa jestem, jakie macie obserwacje. Ja wiem, że jak ja prowadziłam live'a. Ostatnio to ktoś mi pisał, że ma też takie dokładnie takie same obserwacje na temat diety ketogenicznej, ale na temat też, die, na temat też cukru i e, pszenicy, m, że też ma w wpływ na jakby zaburzenia nastroju, więc bardzo, bardzo jestem ciekawa, co na ten temat myślicie. I oczywiście, jeżeli do tej pory nie stosowaliście którejś z tych metod albo nie zwróciliście na coś uwagę, no to polecam się temu przyjrzeć. Chociaż oczywiście najważniejsze jest to, żeby trzymać się jakby jakiejś tam utartej swojej ścieżki, to warto się temu przyjrzeć. Dobra, słuchajcie. Ja, jak zwykle, się rozgadałam. Mam nadzieję, że tym razem może okaże się, że jednak trochę krócej. Zachęcam Was oczywiście do lajkowania, zachęcam Was oczywiście do komentowania i zostawienia mi komentarza pod tym filmikiem, i na przykład powiedz, powiedzcie mi, co Wam pomaga w Waszej depresji, albo pomagało w Waszej depresji. I jeżeli chcielibyście wesprzeć misję tego kanału, to oczywiście zachęcam Was do kliknięcia w przycisk Wesprzy. Pod każdym filmikiem możecie sobie postawić mi kawkę, albo herbatkę, albo cokolwiek i wesprzeć e, finansowo rozwój tego kanału. Oczywiście zachęcam do tego, bo ja bardzo chciałabym, żeby ten kanał w przyszłości się fajnie rozwijał i żebyśmy tutaj tworzyli fajną i zgraną społeczność. Dobra kochani, rozgładałam się jak zwykle, żegnam się dzisiaj z Wami serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Buziaki i pa pa!